Dzień dobry, kolejnego dnia. My właśnie wstaliśmy i lecimy na sesję zdjęciową. No i gdzie jesteś? Opowiedz coś, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w studiu. Zobaczycie którego? Jeszcze w grudniu zobaczycie. 22 grudnia. 22. Dokładnie. I teraz dziewczyny robią ze mnie pewność. Nie muszę robić. Już byłaś piękna. No, to jest już trzecia stylizacja Lilki. Oczywiście jako tak zwana vlogerka na pół etatu zapomniała nagrać połowy sesji fajnych stylówek swoich. No bo zobaczymy wszystko. No to zobaczycie zdjęcia, jak pięknie wygląda na nich. No, fajnie w takich syrenka Ariel trochę. No dlatego my się zatrudniamy dziewczyny i one codziennie będą pani. Patrzcie, tutaj jest naprawdę chirurgiczna robota. Patrzcie, ona to taki klej to wkłada. Wkłada na klej. Klej to wkłada. I później przykleja tutaj tej kobiecie na powieka. Czyli najpierw nakładasz klej tam? Tak, najpierw nakładam klej, słuchajcie. Możemy to cały czas kleić. No mów, opowiadaj. A później? Przyklejamy diamenciki. Dam, czy ci się podoba mój look. Słuchaj, ja nagrywam vloga o make-upie, więc muszę się skupić, nie? Make-up vlog? Naucz go, bo ja już ci wcześniej nagrałam filmik, jak on będzie mnie malował. Boże, właśnie chciałam to powiedzieć. Czy nie nagraliście takiego filmiku? Nie, ale nagramy. Lilka w to wierzy. Nie nagrasz nam takiego? No, nagram. Jak masz płakusiać? On mi pewnie nagrał. Twarz od dołu i mam to podbródki. Ładnie wyglądałaś, ładnie cię nagrałam. Pięknie. O, patrz jak pięknie wyglądasz. Fokusowy, kurwa, flaczki do tej pory. Tak. Zmieniamy stylizację. Nie, ale wiesz, to było super. Odklejamy. Czwarty. No, ostatnia, czwarta stylizacja. Mamy godzinę, którą? 20? 19:30. Jesteśmy tutaj od 11. I dalej pracujemy. Nie, no w Polsce to jebano. W Polsce to co? W Polsce to tylko test robisz i wiesz. O Boże. Kim jesteś? Z tą dziewczyną. Wierzysz w to? Ale te puszkę na ledwie. No wszystko. Idziemy w tą stronę oświetleniową. A? Błyskały mocno, będziecie mieli stylizację do koloru, więc będzie to idealnie pasowało, ale musicie jak najbardziej grać ze ścianą. Zakładaj swój cień. Opierać się gdzieś o tą ścianę, żeby ten cień był jak naj... Zakładaj dobra, swój cień. Spójrz na wprost? Dobra, nie opierać się o ścianę. Opierać. Cienki. Opierać, tak. Dobra. Dużo gdzieś tam grać. To jeszcze powiem. To fajne. Dobra, a jakie buty? I tak wygląda ostatni look. Teraz taka japońska firma Kang Look. No to dobrze, myśli pewnie. 40. Jesteśmy już po sesji, zmywamy właśnie ten piękny makijaż. I lecimy do domu. O, jeszcze coś zostało? Wróciliśmy do domu po sesji, umyliśmy się. Ja już zmyłam sobie cały makijaż, nałożyłam sobie maski, kremy i w ogóle. A w ogóle patrzcie, jakie dostaliśmy z Rawą zajebiste koszulki. Byliśmy ostatnio w Stanach i byliśmy tam z Nowciaksem i z Patecem z ekipy, na pewno bardzo dobrze znacie. No i Żaba chciał mieć taką koszulkę. Jak widzicie, Patec i Nowciaks, no i Żaba na środku. I dostaliśmy dwie takie koszuleczki dla mnie i dla niego, więc jakby zajebiście. No i wracamy do otwierania paczek, bo powiem wam tak w tajemnicy, będę miała trudności z dodaniem tego vloga, bo będziemy cały dzień praktycznie w trasie, bo jutro będzie się działo coś naprawdę zajebistego. I zobaczycie wszystko na vlogu, ale po prostu nie mogę się doczekać. Także bardzo was przepraszam, jeżeli tak się okazało, że ten vlog ma opóźnienia, ale myślę, że kolejny vlog wam to wynagrodzi, więc dobra, to zajebiście. Dobra, a teraz otwieramy właśnie resztę paczek, bo potrzebne tutaj jest miejsce w tym pokoju. No i muszę otworzyć tak naprawdę wszystkie już paczki. Także zaczynamy. Dobra, pierwsza paczka i mamy tutaj buty. Nie pamiętam zamawiania takich butów. Nie wiem, skąd one się wzięły w ogóle takie różowe. I tutaj mają takie serduszka. Słodkie w sumie, ale praktycznie chyba nie będę w nich chodzić, bo mam bardzo dużo takich butów. Ale nie, skąd one się wzięły tutaj?
Także jeżeli wam się podobają, to pewnie będą u nas sprzedaż niedługo. Kolejna paka Local Heroes. Szklaneczki. Fajnie. Tutaj kolejna szklaneczka. I do tego rurka plus. A, to takie do zamrożenia. Do tego mamy czapeczkę. Mamy szaliczek zielono-różowy, zajebisty jest. Do tego mamy taką czapę, fajna. I tutaj właśnie wybrałam sobie do kompletu kurteczkę. Przesłodkie, na pewno wstawię jakieś zdjęcie niedługo w tym komplecie, bo mega. No i ostatnia rzecz, no to bluza. Bra, bluza, bardzo ładny na druk tak naprawdę i super, pewnie może jutro sobie nawet w niej pojadę. Kolejna paczka, Eveline. I mamy tutaj peptydowy zawrót głowy. Aha, czyli Eveline Hair to jest w ogóle. Nie wiedziałam, że Eveline tworzy teraz produkty do włosów, ale bardzo fajnie. Więc mamy tutaj szampon oczyszczający. Nie chcę sobie złamać paznokci. Szampon oczyszczający, enzymatyczny. Spoko. Odżywka nawilżająca peptydowa. Tutaj mamy peeling do skóry głowy. Serum wcierka. Ciekawe, muszę też przeczytać skład. I na koniec maska serum. Także na pewno będziemy testować. A to jest marka, nie wiem jak ją przeczytać. I tutaj wiem, że dostałam taką piękną torebkę. Przesłodka jest. Zielona, taka połyskująca. Ostatnia taka mniejsza paczka to jest garnier. Mniejsza, ale strasznie ciężka. Produkty z gamy Fructis Hair Food. I tutaj mam dużo różnych rzeczy znowu do włosów, także bardzo dziękuję, bo nie będę musiała kupować szamponów. No i tutaj mamy 4 szampony. Bardzo lubię tak naprawdę tę serię i sama akurat skończyłam dosłownie 2 tygodnie temu tę odżywkę papaja, tak papaja? Papaja, no, pomarańczowa, pięknie pachnie, bardzo ją lubię, także dostałam jeszcze zapach z różnych innych wersji. Gumeczki satynowe. Kolejna paczuszka, znowu ubrania i jest to La Mania. Mamy tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to marynarka w takim szarym kolorze, fajnie, bo ona właśnie była one size i ona jest taka luźna, nie mam czegoś takiej dużej marynarki, takiej jakby, można jako sukienkę, można jako marynarkę. I mamy jeszcze kurteczkę czarną, taką prostą. Tutaj naprawdę jestem zadowolona z dzisiejszych paczek. Dobra, ostatnia paczka i wiem co to jest, bo to jest paczka, którą zamówiłam sobie na Black Friday. To był jedyny mój zakup na Black Friday. No i kupiłam sobie znowu buty, ale nie byle jakie buty, ponieważ jest to, moi drodzy, Naked Wolfie, moja ulubiona marka z butami. I już wam pokazuję, jakie buty sobie mam. Och, piękne. Sandałki. Wiem, że nieodpowiednie na tę porę roku, ale po prostu są tak przepiękne i tak naprawdę od pół roku o nich myślałam przed wakacjami, jak one wyszły zaraz, to jakby tak mi się podobały i chciałam je i zastanawiałam się nad nimi i w końcu były na przecenie właśnie na Naked Wolfie, było 30% aż. To jest bardzo dużo. No i stwierdziłam, że zamówię sobie te pary, które chciałam. I druga para. Zajebista. Druga para wygląda jak mega. Mega zajebiste buty. I jeżeli chodzi o paczki, które ostatnio do mnie przyszły, to już tak naprawdę tyle. Otworzyłam wszystko. No i lecę spać, bo jutro przed nami długi dzień. Pa, pa!